wioski. Schwytanych biłem do krwi. Rzucałem granaty do chałup i kościołów. Człowiek duch. Wciąż wymawiali jego imię. Szalony Majer. Hubal. Helhal, Szumfia. Wszystko gotowe. Oddział Hubala wzięty w okrążenie. Wystarczy teraz wydać komendę do ataku. Dobra, kończmy tę pracę. To moi ludzie. Walczymy razem w lasach. Zawsze razem. Razem maszerujemy, śpimy, czyścimy konie. Sramy i szczamy też. I najważniejsze, razem możemy zabić więcej Niemców. Sami straceńcy, jak ja. Halawa. Był w Legii Cudzoziemskiej. Był u szwoleżerów. Teraz osłania mi plecy. Pomian. Dobry oficer. W pułku miał własnego ordynansa. U nas sam dba o konia. Walbach. Umie dać dobrą szkołę nowicjuszom. Trzymam go krótko. Alicki i Roman, jak dwaj bracia. Nawet Niemców rozwalają według. Wierni do końca. To moje życie. Moja wolność. Jesteś chory, Klin? Nie. Chcesz coś powiedzieć, Lis? Nie. A ty może kwestionujesz moje rozkazy, Ben? Nie. Jeżeli ktoś chce z was odejść, to teraz. Ja nie chcę mieć za swoimi plecami ani słabuszy, ani tchórzy, kiedy oddział idzie w bój. Więc jeżeli macie wątpliwości, to wypierdalać. Ja nie znam nic lepszego niż to, co robię. I nie ma lepszego oddziału niż ten, który teraz prowadzę. Ja nie złożę broni. Nie zdejmę munduru. Mogę wam jedno obiecać. Bić i lać Niemców. Panie majorze, Niemcy wśród jednego batalionu podeszli pod wieś. No. A to się zaczyna. Poruszniku Lis, za 5 minut wymarsz. Tak jest.
mogę ich zrozumieć. Nie wiem, o co jeszcze walczę. O kraj rozdarty między Rzeszę i Rosję? O mundur, który okrywa ich trupy? O honor, który miażdżą nasze czołgi? Hauptsturm Walfia. Nasze maszyny wpadły w brzęski teren. Już nie rusz. Gdzie? Gdzie? Jestem pierwszy i ostatni. Ostatni, który walczy po klęsce w 39. Pierwszy, co został w mundurze z bronią w ręku. Jestem martwy. Dowództwo ZWZ wydało na mnie wyrok śmierci. Gówniarze w cywilnych frakach grożą sądem. Gdzie byli, jak byliśmy we wrześniu? Sam czasem myślę, po co to wszystko? Boją się mnie. Nie mogą zrozumieć, że komuś tłuc się chce po lasach, narażać się na śmierć, żreć byle co i byle jak, tylko z miłości do ojczyzny. Dla mnie to pokuta. Kobiety i bale, trunki i schadzki stały się ważniejsze niż służba. Idź. Powiedz Bemowi, że zarządzam czyszczeniem butów i mundurów, żeby buty śniły się jak psu w nocy. Na przegląd, majorze? Na mszę, Tereska. Na mszę. Idź.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę sądowej na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Padnijmy na kolana i oddajmy cześć naszemu Panu. Major Henryk Dobrzański, bohater, pierwszy przeklęty, ten, który nie pogodził się z klęską we wrześniu 1939 roku. Śmierć Hubala 30 kwietnia pod Anielinem była przypadkowa. Poza nim i jego luzakiem Antonim Kosowskim padł od kul koń majora Demon, ale nie zginął nikt z oddziału. Jednostka istniała dalej. Rozwiązała się dopiero 25 czerwca na wieść o klęsce i poddaniu się Francji. Wciąż pozostaje pytanie, czy działalność Hubala miała w ogóle sens, czy tylko narażała na represje mieszkańców Kieletczyzny. Bić się do końca, czy nie bić? To odwieczny dylemat Polaków. Jednak nawet gdyby major zginął we wrześniu, Niemcy i tak przeprowadziliby pacyfikację wsi, rozstrzeliwali i wysyłali do obozów. Mieli to w planach. Dobrze, że chociaż major Hubal chociaż trochę upuścił im krwi i pozbawił niemieckiej buty. Jego postawa do dziś dzieli Polaków. Pozostał w kraju, kiedy uciekł rząd, gnał przez Kieleckie, utworzył jedną z pierwszych konspiracji i oddział wydzielony Wojska Polskiego. Bił się i wymykał wrogom, wzbudzając wściekłość Niemców. Czy jednak działalność Hubala miała sens? Czy tylko narażała ludność na krwawe represje? Na wiosnę dowództwo ZWZ nakazało mu rozwiązanie oddziału i zagroziło sądem. Jednak pamiętajmy, że nawet gdyby Hubala nie było, Niemcy i tak dokonaliby podobnych zbrodni.